zadaniem będzie zebranie sobie zapasów na zimę. Żeby przeżyć zimę, musicie mieć odpowiednią ilość zapasów zgromadzonych w waszej bazie. Za chwilę wybierzemy sobie jedną osobę, która będzie wiewiórką. Czy jest ktoś na ochotnika, kto chciałby być wiewiórką? Nie. To zapraszam. Piotr będzie wiewiórką. Wiewiórka już je ma zgromadzone, ale będzie musiała ich bronić. Dlatego, że w lesie żyją również bardzo niefrasobliwe myszy. Te bardzo niefrasobliwe myszy całą jesień harcowały wśród liści, bawiły się i zapomniały, że trzeba zrobić sobie zapasy. Teraz pomyślały, że najlepiej będzie podebrać trochę zapasów w wiewiórce. Jak już usłyszysz, że ktoś chce ci zabrać żołądź, to możesz wyciągać rękę i klepać tam te ręce, które tutaj próbują ci zabrać zasoby. Ale nie możesz ich zasłaniać, dobra? Musisz mieć rękę na kolanie. Myszka, która zostanie klepnięta w łapkę, odpada. Albo gdziekolwiek. Tak, gdziekolwiek. Odpada, nie może już pomagać pozostałej, pozostałej grupie w zabieraniu zapasów. Okay? Wraca do bazy i tam czeka. Jak komuś uda się zabrać w wiewiórce zapas, to musi go odnieść do bazy, zostawić tam i dopiero później wrócić po następny. Dobra? Gdzie jest ten dom, ta baza? Zaraz was zaprowadzimy baza do bazy. Baza jest 15 metrów od wiewiórki, bo tam jest norka myszek. I te, które odpadną, to już wracają tylko do norki. Ale żeby było trudniej, to jest krótki czas, bo zima jest bardzo, bardzo blisko. Więc... A ile czasu? Macie 2 minuty przed zimą. I teraz posłuchajcie. Żeby wasza gromada przeżyła, musicie mieć co najmniej 10 żołędzi. A ile to jest? Dla siebie. 20. To jest 20. Ławka. No, no, ławka. A te myszki, które odpadną, to... Wiesz co, ja sobie schowam sobie tutaj do Wiewiórka nie ma woli przetrwania. Dobra. Nie działa, nie? Dobra. Czy ty możesz tylko modyfikować wiewiórkę? Finito. Tak. Znaczy, ja mnie nie można? Tak. Wydaje mi się, że wystarczy, nie opiera mu się przy klepnięciu łapki. To strasznie trudno. To dotknąć. Wystarczy... Ale to wystarczy dotknąć. Ale to powiedzieliśmy. Aha, to przepraszam, ja myślałem, że... I tak chyba Piotr działał, że próbował przyklepać łapę, prawda? Nie, no, tylko... Ja tak zrozumiałem. Tak, no, ja też tak zrozumiałem. To ręce, tylko jak w momencie, jak słyszę, że ktoś się zbliża, to wracam na kolana. Znaczy, teoretycznie tak ustaliłyśmy, że wraca na kolana, ale możesz dotknąć jakąkolwiek część myszy. A, no to nie wiedzieliśmy. A tego nie powiedzieliśmy. No, po prostu musiało być ciszej i wiewiórka będzie musiała bardziej nasłuchiwać, żeby w odpowiednią stronę tą swoją łapkę skierować. I wydaje mi się, że też myszy powinny pojedynczo podchodzić, to wtedy łatwiej jest tej wiewiórce, bo myszy tak w stadzie nie idą po jedzenie. Może powinny chodzić rzeczywiście mniejszymi grupami. No i ona powoli, ostrożnie. Gdzie jesteście? Co możemy robić? Przebrat mi to. Dobra. 1 minuta. Okej? Okay. Come on. Ale dzieci jest mało, więc tam można spróbować się dogadać. Oj, sorry. Tranquilo, Jaluz. Ej, jest fajnie.